Witam was, Donald95. A to jest Waltrow z Portala 1. Czyli jak przejść... Czyli będę pokazywał, jak przejść go... No, po prostu jego przejść. Tyle. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided... No, poczekajcie. Nie wiem, czemu nie mam napisów. Okay. Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test. Będę wyjaśniał, jak dane poziom 6, bo to jest dość logiczna gra. Niektórzy po długich męczarniach mogliby tutaj zajrzeć. For your own safety and the safety of others, please refrain from turn back. The portal will open in 3, 2, 1. Dobra, to pierwsze co, przechodzimy przez portal. Okej, dalej, tyle. Dobra, co mamy dalej? Mamy tutaj pierwszy taki jakby poziom. To akurat trudna zagadka nie jest. Trzeba po prostu wziąć cuba, tak zwaną tą kostkę, i położyć ją na przycisk. Excellent. Please proceed into the chamber lock after completing each test. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science Material Emancipation Grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the Aperture Science Weighted Storage Cube. Okay. Teraz prawdziwy pierwszy poziom. Musimy się dostać do tej kostki. Musimy poczekać, jak widać, niemiecki portal się przemieszcza. Kiedy nam się otworzy portal z tej kostką, bierzemy ją, klikając oczywiście. Wychodzimy. Wchodzimy z tutaj następny otwarty portal. Szybko wychodzimy. I idziemy prosto do następne. Powiem wam szczerze, że tyle razy portala przeszedłem na takich speedrunach, jakby to powiedzieć, że nawet sam nie jestem pewien czasami, czy trzeba, czy wiem, jak przejść normalnie poziom. Raczej używam jakichś trików do przechodzenia poziomu. Które oczywiście są odkryte. No, niektóre nie są odkryte. Możecie zobaczyć w filmiku, jak szybko przejść 19 poziomów. Przepraszam, to jest moja wina. O kurde, o kurde. Próbujemy szybko bić się przez portal, który otworzy nam tutaj niebieski portal gun. Idziemy, schodzimy na dół, podchodzimy do portal guna. Very good. I otóż mamy pierwszy portal. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Już wiem dlaczego. Sorki, się może trochę nauczyć się o konsoli. Czekajcie, jak to było? Crosshair OS. Okej. No jest. Okej. Robimy gdziekolwiek portal. Przechodzimy i idziemy prosto do niego. Tak, że nie było zbyt trudne, to chyba każdy idiota by to się tego domyślił, ale chyba, że jest naprawdę jakiś idiota. Ale i tak chcę to zaprezentować. Może i ktoś jest takim idiotą. No, mamy następny poziom, trzeci już. Co tutaj mamy zrobić? Część z was może tutaj spadła, czy nie? Po prostu musimy otworzyć portal. Potem musimy dostać się do windy, jak widać nie da się. Jest proste. Po prostu trzeba walnąć portal tam na górze. No i przechodzimy przez pomarańczowy. Well done. Remember, the Aperture Science bring your daughter to work day is the perfect time to have her tested. Trzeba było się lekko wysilić.
No, taki idiota musiał się lekosić, żeby to odgadnąć. Ale spokojnie, poziomy, które będą później, będą naprawdę trudne. Okej. Okay. No, pierwszy poziom. Co tu musimy zrobić? Otwiera nam się tutaj poręczowy portal, a tutaj nam skat... wow. Spadłem, ale to nic. Kostka spada po prostu. Schodzimy tutaj na dół. Otwieramy portal, przechodzimy przez portal. Stawiamy kostkę na przycisk i idziemy do windy. Excellent work. As part of our required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. Okay. Dobra, co następne? Poziom piąty chyba, tak. Tutaj już leciutko trzeba się wysilić. No tak, wchodzimy, otwieramy portal, przechodzimy. Robimy portal naprzeciwko tego cuba. Za tym cubem schodzimy, ustawimy jedną kostkę na przycisk. Ale jeszcze jest tutaj drugi przycisk. I ta kostka jest tutaj na dole. No to proste, otwieramy portal. Ciach, że schodzimy, ustawiamy kostkę. Tyle. Teraz wystarczy jeszcze zrobić jeszcze jeden portal. Przejść z niego i iść do windy. As part of a required test protocol, we will start enhancing the truth in 3, 2, 1. Dobra, nawet szybciej. Okej, co mamy następne? Tutaj się o to chodzi. Tutaj się uczymy, jak używać kuli energetycznych. To tutaj po prostu musimy nad tym adapterem, nie wiem jak to nazwać, walnąć portal tuż nad nim. Wtedy nasza kulka energiczna, czy tam elektryczna, nam uruchomi taki podest, a my będziemy mogli spokojnie na niego wejść i warning devices are required on all mobile equipment. Dobra, tutaj już trzeba się troszkę walczyć. No się, jest to trochę bardziej rozwinięte teraz. No tak, stawiamy portal tutaj, gdzie ta kulka nasza przywala. Musimy czekać, aż trafi do tego przekaźnika. I teraz szybko. Schodzimy, otwieramy tam portal. I no, musimy poczekać, aż ten podest znowu tutaj wróci. Ja niestety tak szybko tego nie zrobiłem. Zapewne szybciej to zrobicie. Dobra. Podest podjeżdża. My wchodzimy po pomarańczowy portal. No i czekamy, aż podest się z powrotem ruszy. No i dobra. I skaczemy i idziemy do windy. No to 7 poziomów poszło jak z płatka. Teraz będzie po prostu. Przy 8 już się trochę będzie może pomęczyć. Może nie aż tak bardzo, ale jednak już to jest coś trudniejszego. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. Okej. Okay. Gladys się wypowiedziała. To tak. Tutaj akurat trzeba sprawić, żeby nasza kulka leciała w tamten adapter. W sensie adapter przełącznik, czy nie wiem jak to nazwać, po prostu takie coś. Tak. Pierwsze co, musimy ustawić tam portal.
musimy poczekać, aż się leci. I w międzyczasie, kiedy będzie, kiedy wyjdzie z pomarańczowego portala ta kulka, tworzymy tam portal, przez co kulka wylatuje z niebieskiego i trafia właśnie w ten rządzonko. I co teraz? Robimy tutaj przy sobie portal, przechodzimy przez niego, robimy portal tam. No i cóż, czekamy na nasz podest. Very impressive. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. To poziomy na początku są takie banalne. Ja osobiście je za pierwszym razem bardzo szybko robiłem. Bardzo szybko się domyślałem, o co chodzi. Ale tutaj mamy następne rzeczy. Tutaj pamiętam, że się trochę połączyłem. Oj, nie zacząłem mówić. Tak, robimy sobie portal. Chodzimy przez portal z tą kostką. Teraz tak. Przez to, że kiedyś widziałem na filmiku, że można sobie tak zrobić, o. To ciągle tak próbowałem, aż mi się uda. Niestety nie udało mi się. To był chyba trailer z portala. Dobrze pamiętam. A to trzeba po prostu walnąć portal tam, przez tą dziurę. Ciach, przejść przez pomarańczowy portal. No i postawić tę kostkę. Fantastic. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. Bardzo łatwe. Tutaj portal, przechodzimy przez niego. Musimy przejść przez niego. O nie, nie trzeba. Po prostu idziemy. Aż nam się uda. Teraz tutaj nam się uda. I teraz się utrzymy wyrzutu. Im szybciej wlecimy w portal, tym szybciej wylecimy z drugiego. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not. Okej, już zsunął nam się panel, co teraz mamy zrobić? Znowu wyrzut. Walimy portal tutaj. Wlatujemy w ten pomarańczowy na dole. Wylatujemy tu. A function of mass and velocity is conserved between portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Dobra, i teraz znowu walimy portal. Ten podest znowu się wysunął. No i znowu skakujemy ten pomarańczowy. Okej, okay, i jesteśmy przy windzie. Nic nadzwyczajnego. Na razie bardzo prosto. Chyba dopiero po 15 się robi ciekawiej. Choć nie wiem. Nie wiem, który teraz był. A, właśnie potem. Dobra, co my tu mamy? Teraz trzeba będzie trochę pomyśleć. Co tu się dzieje? To tak. Zauważmy, że tutaj mamy ten pomarańczowy portal. No. Teraz musimy czekać, aż walnie ten portal właśnie tu. Przechodzimy przez niego. Klikamy na przycisk. Robimy tam szybko portal i zanim nam się zamknie pomarańczowy, wchodzimy. Teraz tak, jesteśmy w pomieszczeniu z kulką energetyczną, czy tam. I musimy czekać, aż portal gun strzeli tutaj, w to miejsce. Wtedy robimy tam portal, kulka wylatuje z tego portalu i trafia. O
właśnie prosto wydał ten przekonik, który jest tutaj pod tym wejściem. Musimy czekać teraz, aż nam znowu portal gun strzeli w tą część, żebyśmy mogli wejść na podest i spokojnie przelecieć w stronę tego drugiego portalu. Okay. Mamy teraz dwa, kontrolujemy obydwa portale. I teraz co mamy zrobić? Kichamy na przycisk, walimy jeden portal tam, no i oczywiście podest znowu nam uciekł. Musimy wrócić tutaj. Lecimy. No jakby nie musiał przeszyć. Dobra. I jesteśmy tutaj po tej drugiej stronie. Okej. Tak, już tutaj jesteśmy. Dobra, jesteśmy w windzie. To tutaj nic nie ma. Musimy czekać na podobne otwarcie. Dobra, 12. Co tutaj robimy? Walimy tutaj na górze portal 1. Latujemy. Robimy nadal pomarańczowy i latujemy na niego. Znowu robimy jeszcze wyżej niebieski. Teraz lecimy znowu do pomarańczowego, który wcześniej zrobiliśmy na dole. Czekamy, aż ten panel nam się wysunie. I ciach. Niebieski tutaj. I znowu zlatujemy. Dobra, miałem małe cięcie. O, jeszcze stałem. Myślałem, że nie stoję. Musiałem zrobić coś tam rodzicom. Ale dobra, wracamy. Dobra, to wylatujemy w ten pomarańczowy. No i lecimy. I co my tu mamy? Mamy tutaj kostkę. Tą kostkę musimy przynieść tutaj i zostawić na guziku. Znowu zlatujemy w dół i znowu wylatujemy w pomarańczowy No i tyle. Następny poziom zrobiony. Które to już było? Zapomniałem. Chyba 11. Jak dobrze jest zapamiętany. No i widać, tu już było troszkę trudniej. Ale nadal i tak banał jak dla mnie. Dobra, co my tu mamy? No, mamy drzwi i mamy kostkę. Jak można by się domyślić, to jest proste. Po prostu musimy dostać się do kostki i położyć na przycisk. Co dalej? Ustawiamy portal tam i przechodzimy przez pomarańczowy. Dobra. Teraz co my tu widzimy? Tą kulkę energetyczną, ten dziwny adapter, kostkę, podest i inne takie rzeczy. I jeszcze są dwa przyciski, wszystko na wysokości. To tak, co my mamy zrobić? Musimy... Tak. Kurde, i właśnie to jest jeden z poziomów, bo nie wiem jak to normalnie teraz przejść. Musimy uruchomić ten guzik. Dobra, to nie jest zbyt trudne. Ciach. I ciach. I leci. No i aktywowane. Teraz musimy zrobić tutaj jeden portal, tutaj drugi. Musimy patrzeć i skoczyć w odpowiednim momencie na podest. Bierzemy naszą kostkę. Możemy być spokojni. Dobra, i ustawiamy ją w którymś z tych miejsc. Ustawię sobie ją na przykład tutaj. Okej, ale tutaj jeszcze jest drugi guzik potrzebny, więc musimy najlepiej, jeśli sobie weźmiemy kostkę z tamtym. Zostawiamy tam jeden portal, przejdziemy przez niego. Wow. No i weźmy tą kostkę. Ustawmy ją na drugim przycisku. Ja sobie ją tak zrzucę. Jest okay. I tylko nam zostało wejść przez drzwi i pójść do windy. As part of the previously mentioned required test protocol, we can no longer lie to you. No
No i cóż, to już był trochę trudniejszy poziom. Tutaj trzeba jednak było troszkę pomyśleć. O tym się tylko trochę użerałem. Ale to było już bardzo dawno. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak zrobić. Dobra, to otóż już pierwszy poziom, przy którym trzeba będzie trochę pomyśleć. Jest to już trochę dłuższy poziom. No further compliance information is required or will be provided, and you are an excellent test subject. Aktywator. Ale patrzymy, nie ma kulki. No co to? Jest zapewne za tymi drzwiami tam. No tak. No tutaj kostkę, musimy się do niej dostać. A jak to mamy zrobić? Stawiamy sobie portal tutaj. Teraz za pomocą tego wrzutu lecimy w dół, otwieramy sobie portal i proszę bardzo. Okej. Schody nam się otwierają. I idziemy postawić kostkę na przycisku. No i otwierają nam się drzwi. Zobaczmy, co tam jest. Mamy tutaj jakieś podnośniki, panele. I drujący kwas. Tak, kwas, który nas może zabić. Po prostu musimy sobie tak fajnie przejść. Z tym nie ma problemu. Mamy naszą kulkę. Co najlepiej zrobić? Najlepiej ustawmy gdzieś na przykład tutaj portal jeden, a tutaj drugi. I on, ta kostka będzie sobie przelatywać. A teraz będziemy musieli wrócić. No to wracamy. Okej. No i wystarczy, że ustawimy tam portal. Pozwólcie, że sobie tak wyceluję.